jaki miałem piękny sen, że już wszystko wróciło do normy, nie ma żadnych postaci, a przed nami samo TNT. O, jak dobrze, widzowie, nigdy i dotąd tak się nie czułem jak teraz. Juhu, tak się cieszę, nie ma już Penis Rice'a, nie ma już Strana Bell. Matuner, wstawaj, koniec już śpiochu. Lecimy teraz. Przespaliśmy się w cyrku, calutką noc, ale teraz pora go całego wysadzić. I uwaga, każda jedna łapka w górę pod tym filmem to jest jedno TNT więcej. To od was będzie teraz zależało. Tyle, ile po prostu wbijecie tych łapeczek, tyle będzie tych TNT. Także działajcie, wiecie, co macie robić. Jedna łapka w górę, druga łapka w górę, trzecia łapka w górę, czwarta, piąta, szósta, siódma łapka w górę, ósma, dziewiąta, dziesiąta, dwunasta, dwudziesta, pięćdziesiąta. Jak najwięcej, bo to wszystko pójdzie z dymem. O, nawet nie doskoczyłem. Spójrzcie tylko na to, ile mamy tutaj sztuk, ile jest TNT, a to się nie kończy. Mamy z boku, z lewej, z prawej strony i cały świat. Środek. Musimy to zrównać z ziemią, aby już nic tutaj nie było. Jeszcze nigdy tyle TNT nie widziałem, co teraz. A ja to widziałem. Jeszcze możemy więcej, Matuner, więcej. Dawaj, stawiamy. Jak to walnie, bum będzie. Slow. Uważaj, bo czasami są gdzieś takie pochodnie czerwone albo płytki naciskowe. A żeby tego nie zapalić, bo jak wywali, to po prostu zginiemy. Tego nie przeżyjemy. I mam plan, że się wybudujemy do góry i tak będzie bezpieczna odległość i wtedy sobie patrzymy z takiej wysokości, jak to wybuchnie. Cyrk w ogóle nikt nie przeżyje. Cokolwiek by się nie stało, to subskrybujcie mój kanał. Jeśli jesteś nowy, nowa, no to kliknij tego jednego subskrybera. Wbijamy 800 tysięcy, a mało brakuje. No spójrz na tego screena, wam pokazuję. Weź powiedz koledze, koleżance, żeby też pomogli. Z góry naprawdę dziękuję, dziękuję. A sobie później sprawdzę, kto subskrybuje, kto udostępnia. A, i teraz mamy w planach jedną osobę wpuścić do nas. Będziecie mogli z nami pomieszkać przez kilka dni i pobudować, także, a tylko dla subskrybentów. I przejdźmy teraz do rzeczy, do cyrku, aby to podpalić. Wszędzie mamy TNT, z lewej strony, na środku, z prawej, u góry, nawet o tam aż się ciągnie. No na każdym boku jeszcze nadal stawiamy, ale to nie wszystko. Wczoraj zrobiłem live'a i zobaczyłem lalki. Ktoś je postawił z tej strony. Tylko pytanie, kto? Skoro nie ma Pennywise'a i nie ma Anna, a Matruner tego nie zrobił. Ja więc... tego nie zrobiłem na stówę. O co tutaj chodzi? Weź mi wytłumacz, ziom, skąd te lalki się pojawiły. I to jeszcze nie wszystko. A zaraz będzie najważniejsze, co wam pokażemy. I to nie jest na temat TNT czy lalek, tylko ukrywaliśmy przed wami to już jakieś 3-4 tygodnie, jak nie miesiąc. Najważniejsze. Oglądajcie do samego końca i to zobaczycie. Naprawdę się uśmiechniecie, będziecie zadowoleni, szczęśliwi, radośni, tak jak my. Tylko pytanie, o co chodzi z tymi lalkami? I wczoraj jedna z nich nawet się ruszyła. Mówię wam poważnie, nie wiem, czy to widzieliście, ale na razie nic się tym nie przejmujmy. Po prostu to też wszystko wysadźmy. Te lalki, które też tutaj siedzą, no to je wywalmy w kosmos, co nie ma tuner? Gdzie ty pobiegłeś? Tak. Bo cię nie widzę. O, tam skacze. Ja cały czas rozstawiam TNT, więcej, zobacz, jak dużo więcej. Dołożyłem. Lecimy, ej, a jak widzowie wbiją 10 tysięcy łapek, no to będzie musieli postawić 10 tysięcy sztuk TNT, nie? A to się nie kończy, bo mamy skrzynki przygotowane jeszcze tak, no, z 5 tysięcy może, albo jeszcze więcej sztuk. To będzie wielkie boom, zaraz to podpalimy, zobaczycie. Nawet sam jestem ciekawy, bo nie wiem, co to zrobi. Więc jak z jednej strony podpalimy, no to pyknie wszystko. I to dosłownie, naraz. Tylko żebyśmy my to przeżyli. O, tutaj nawet jest tunel, który prowadził do domku Annabel. A ja to wcześniej wysadziłem. Co ma tuner? Prawie to wszystko zdetonowałem. Przez co? Przypadek. Ej, uważaj! Nie! O nie! Ogar, chłopie, no! Smile, to nie było rób nic, mocne. Bo jakby zaczniemy wybuchać, to wtedy nic nie zobaczę. Tutaj też jest rozwalone. Na odcinku Matunera wysadziliśmy i pokonaliśmy Annabel. Tak, udało nam się. Również z Penis Rice'em. Już ich nie ma na naszym świecie. Jest czyściutko! Jest puściutko, słyszycie? Wyraźnie? Dokładnie? Tak się cieszę. Zaśpiewajmy la 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 teraz. La 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 la
przyniesiemy sobie TNT. Ta lata, o to możemy rozwalić. Jeszcze w środku sobie postawmy TNT w tym tunelku. Nie ma żadnej postaci, nic tam nie stanie się. Ojeju, już tak długo, tak czekaliśmy przez tyle czasu. No już nie chcę żadnych postaci spotykać. Nie, nie, ja chcę normalną, szczęśliwą rodzinkę. Tak jak mamy Matuner, nie? Tylko boję się najgorszego. Bo Pennywise mógł jeszcze coś ukrywać w cyrku, ale my nie wiemy co. Może jakaś ruszająca się lalka, którą widzieliśmy u mnie na live'ie. Tego no się właśnie obawiam. Ja nie widziałem, Smiley. Ty zawsze cały czas mówiłeś, że to ona się ruszyła. No Matuner tego nie widział, bo był po drugiej stronie, nie? Ja nie wierzę w to. Jak nie wierzysz? No ja to widziałem, naprawdę się ruszało. Okej, tyle TNT wystarczy, wysadzamy już. I przechodzimy zaraz do naszej nowej, a zobaczycie czego nowego. Ta la 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 la. Tutaj, o! Ła! Spadłem. 4 serduszka straciłem, ej, nie mogę paść tutaj. Musimy uważać. Dobra, zadam sobie. Nie, co nie zadam? Jak? No, chrupię. No co jest? Złoty. A, po czasie dopiero dodało. Już myślałem, że mam niedziałające złote jabłko, czaisz? Jadłem i to mi nie dodawało. Serduszek. A ja stawiam dużo TNT na domku, Anabel. No to chodź, już wysadzamy, mamy z każdej strony. No, zróbmy to i pokażmy po prostu widzom teraz, co przygotowaliśmy od 3 tygodni. I to mamy dla was i dla nas. I jo! Z tej strony? O, tam się ciągnie, tu się ciągnie. Ile TNT? No ja tak obstawiam, że tutaj już mamy położone z 10 tysięcy, 15 tysięcy. Leciutko, widzowie. A ja chciałbym jeszcze więcej, może ze 100 tysięcy. Tylko by to nam zajęło sporo czasu. No stawiamy to cały czas ręcznie. Znalazłem laleczki. Co? Smajslow, to są leczki, a jedna jakaś ruda taka. Gdzie, gdzie, gdzie? Jakie leczki? Uważaj, to chyba jest ona. Matuner, co, mam uciekać? Lalka, uciekaj od niej. Oj, to ja spadam stąd, nie. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Bo ci nie widzę. Na górze, na górze, tutaj. To ona może być, Matuner. To wysadźmy to. Gdzie, nie, na razie, czekaj, gdzie ona była, gdzie, w jakim miejscu? Po drugiej stronie, tam przy wejściu do Annabelle. O, tam siedziała, pa... O, gdzie? Tutaj siedziała, tu na tym cobblestone siedziała, zobacz. To na po ziemi, niej. Na piasku, tak, na siedziała dole. Siedziała i co, ucieka, odbiega, czy jak? No nie wiem, wystraszyłem się, kazałeś mi uciekać, to uciekałem. A, znikła. Ja, ale to widzowie, ona się lalka się ani ruszająca, chodząca jak te. Ej, czekaj, przetestujmy, walnijmy je z miecza. Może któraś dostanie obrażenie, może zuku, jakieś to są żywe lalki. One nas obserwują z każdej strony, nawet ta. Ej, co jest? Czy to jest Deadpool trzymający pizzę? Jaki słodziak, patrz na niego. O, ma pizzę, ojeju. Dobra, skupmy się. Tak, wbiję jej w głowę, dobrze, ze strzał. One nie dostają obrażeń. Co jest tutaj grane? O co chodzi? Ała, nie mnie, Matuner. Ała, no nie, ja nie jestem lalką. Ej, ja jestem żywy, halo. Wbił we mnie te dwie strzały, no. O, gar. A patrz, Matuner nawala w nie, widzicie? W głowę żadna nie dostaje obrażeń. Czyli to są zwykłe lalki. Ale tu jest jakaś ruszająca się. Bardzo dziwne. To może klaun przetrzymywał tutaj jeszcze coś. O, no nie, tylko nie to. Ale co za postać mogłaby to być? Totalnie nie ogarniam. Widzowie, piszcie komentarze, jeśli wiecie. Dobra, idziemy z tej strony. Chodź, przeszukajmy. Może od razu już to wysadźmy lepiej. Skoro ta lalka tutaj jest, no to wysadźmy razem z nią wszystko. Ej, TNT postaw, TNT obok tych lalek. Czekaj. Ej, co mnie zatrzymało? Nie widziałem, a to chyba brodawka. Miałem dziwne wrażenie. O, postaw tu TNT, niech one też się wysadzą. My pokażmy, że nie chcemy żadnych lalek, żadnych innych postaci, wiecie. Ale jak to pójdzie z dymem, no to ta postać pewnie uważaj, też ostrożnie, padnie. Ostrożnie, tu gdzieś płytka była. No. Tutaj chyba jest płytka. Uważaj. Dobrze. Koło płytki. Czy coś widziałem na niebie? Bardzo uważać. A nie, to tylko to. Już coś myślałem. Tak, uważajmy, bo tu są też pochodnie redstone'owe i płytki, które podpalają TNT. No i jakby się jedno uaktywniło, no to już wszystko poleci, nie? To i musisz wodę rozlewać i to tak mocno. No woda może jeszcze tam utrzymie. Ziom, ja nie mogę się powstrzymać pokazania im tego, nie? Co mamy przygotowane. Ja tak samo, już w ogóle nie tutaj doczekać. Matruner ostatnio pisał niki widzów. Patrzcie, Martyna Cytryna. Jak się nazywacie? O, tu jest Jędrzej Gaming. Napiszcie w komentarzu swój nick, nazwę
a my może was zapiszemy. O, co wy na to? Piszcie komentarze, przypnę wam serduszko, oczywiście kto chce. Swój jaki nick zmyślony, czy jaki tam macie, obojętnie. Ja na przykład nazywam się Smyslow, a tam Jędrzej Gaming był, nie? I go zapisałem. O, jak chcecie, to piszcie, nie? Dobra, ej, przygotujmy się, weźmy już w garść, wychodźmy z tego i wysadźmy to wszystko, pora. To będzie najlepszy, tam gdzie jest najwięcej TNT, no i wtedy to się wokół podpali. Miejmy tylko nadzieję, żeby żadne TNT nas nie sięgło, no bo wtedy padniemy, a tego jest naprawdę sporo, nawet złote jabłko nas nie uchroni. Chociaż siodłeczek ma tuner, ale dobra, ja się cieszę, idziemy, że tutaj idę, nie ma lecę. Żadnej postaci, la 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 la. To ta lalka! Tak, to ona tam siedziała. I co? Lalka? Podchodzimy do niej. Czekaj. Ona rusza ruczkoma. Czekaj, ona się patrzy na mnie. Nie. Podejdź się do góry. Ty, szybko. Ma tuner. Zwijaj do góry. To jest ta lalka. Ale ja co to za postać, widzowie? Tego znacie tą bać. Lalkę? Napiszcie w komentarzu, jak ona się nazywa. No nie. Clown trzymał różne lalki tutaj, nie? Ma tuner. On no miał tak, mnóstwo takich. Annabel miał jakieś takie zabawkowe lalki. Tak. Może to jest jakaś lalka czacza. Nie, proszę. Szybko do góry. Ej, czemu my się z TNT czemu my z TNT się budujemy? Nie, ma tuner. Bo to się potwornie nas sięgnie. Musimy z czegoś innego, czekaj. Ziemię, masz blok ziemi? Ja mam. Okej, ziemi dawaj. Mam, nie pomyśleliśmy. My z TNT się budujemy, a to nas sięgnie przecież, nie? Dawaj, ziemi. A tutaj już nas nie powinno sięgnąć. Szybko, zobaczymy ten wybuch z góry. Ale ta lalka padnie. Ej, ona nadal tam siedzi. Tak jest. Dobrze. Ale ona się nie rusza. Może udaje. Dobra, chodźmy, tak. Czekaj, już widzę mgłę. To może tyle wystarczy, co? Jesteśmy w chmurze, no. Okej, zróbmy może ten, na wszelki wypadek, sobie taki stół jakby dookoła, aby być bardziej bezpiecznie. Ziemia nas troszeczkę uchroni. O nie, skończyła mi się ziemia. Mam bedroka! Ty, skam macierzysta od klauna, zapomniałem o tym! No tak! No zostawiaj, to na nic nie stanie. Z bedroka możemy, tu będzie mieć 100% pewność. Czekaj, Matruner. Bedrock, no przecież. Czemu my się budujemy z TNT czy z ziemi, jak ja mam bedrocka? Od klauna to było jego w cyrku, nie? No, jeju. Dobra, tu zamieniamy sobie. Czekaj, Matruner, już nie musisz. O, postawiłem źle. Jak go teraz wykopać, rozwalić? Czekaj. No to już masz problem, Smile. Nawet nie mam killofa, nie uda się. Dobra, czekaj, jeszcze z tej strony weź ziemię. Podmień, mogę ci wyrzucić troszeczkę. Możesz podmienić. Masz. I szybko podpalamy to z góry. Po prostu walniemy strzałą, która będzie płonęła, nie? I to też się uaktywni TNT. Dobra, elegancko, jesteśmy bezpieczni. No i patrzcie na to, ile tego tutaj jest wokół. Za tą mgłą. Tam jeszcze w oddali jest więcej. Tutaj. A ten jeszcze naokoło daje. Tutaj mamy wypadek. Tu jeszcze kolejne TNT następne wokół całego cyrku. Juhu! No to co? Bierz strzałę w dłoń, łuk. No i lecimy, Matuner. Czekaj. Albo daj mi to zrobić. Daj mi, ja chcę. Też. A masz no to taki we dwoje łuk? To zróbmy, we dwoje. Czekaj, dobra. Ja łuk mam, tylko strzały, a nie, ja nie mam zaklętego łuku. No dobra, to ty zrób. Na 3, 2, 1. Jest to ostatni moment na kliknięcie łapeczki w górę. Przypominam, kto jeszcze nie kliknął, no to każda jedna następna łapeczka będzie nam dawała jedno TNT więcej, nie? Także pamiętacie, to od was zależy, ile będzie mieć TNT w następnym odcinku. I co, Matruneri, to przygotowuj to się. Ja bym zaczął od samego początku, to nas strzał poleci na środek. Co ty na to? Uważaj, na środek? Okay, na środek, czekaj. Tam poleci i z drugiej strony. Dobrze, ja tu jestem, zjedz sobie złote jabłko. Uwaga, proszę państwa. Ale ten cyrk. I też wam pokazujemy, co będzie dalej, bo to nie wszystko. Uwaga, strzelam. Trzy. Do góry, patrz. Jeden. Ej, nie ma tej lalki. Poszło. Poszło? Czekaj, nie widzę tego. Poleciało. Weź jeszcze raz. Zaraz spadnie. O, poszło. Leci. Podpaliło się. Tak, widzę na środku. Leci! Ale się dzieje! O, tu nas leci! Wspina się! Szybko na bedrock! Jo, kto wywala! Uaktywniło się z każdej strony, tutaj nawala! Jo, z tej strony! Niszczymy cały cyrk! Juhu! Tak jest, widzowie, tutaj nawet wystrzeliło! Ja cię kręcę! Nawet z tej! Co tu się dzieje, proszę państwa? Tak, cały cyrk zniszczony! Tam nawet wybucha! Tu! Ja! Ale super! I co mamy już? To wszystko? Chyba tak. Jeca! Poszło! Rozwalone! Aż do płaszczyzny! Co? Dom Annabel zniknął, ty! Nie ma w ogóle! Do tej laleczki na pewno też już nie będzie. No! Czekaj, tam jeszcze trochę TNT zostało, patrz. Trafię? Tam jeszcze rzuciłeś?
Trafił! Yes, patrz! Ale masz cela świetnego. O, podpali się? Chyba nie. Bum, bum. Poszło. Dobra, nie, nie, nie strzelaj, dobra. Wystarczy. Mamy to, zejdźmy teraz niżej. Tylko jakoś bezpiecznie. Chyba, że zrobimy wiadro. Mogę zaryzykować. Ja mam wiadro lawy, a ty możesz zrobić wiadro z wodą. Dawaj, ryzykujemy. Jak padniesz, no to kij. Spadając na dół, musisz w odpowiednim momencie kliknąć po prostu swoje wiadro, które masz w eku. No i dobra, to twoje obrażenia zatrzymie. Patrzę sobie, z której strony tak by zlecieć, nie? I się cykam. Może się dawaj, nie lecisz. Udać. Ojej, ojej. Co? Uwaga, uwaga. Przeżyłeś. Udało mu się. Uwaga, moja kolej. Proszę, 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 proszę. Dam radę, dam radę. Ju, lecę, lecę, lecę. O, na twoją wodę, ty. Dobra, easy. Ale to było łatwe. Jak? Patrz, naprawdę. Jeszcze TNT zostało. Dawaj, trafię. Tak, mam lawę. Mogę sobie ją rozdać. Oj, jak szybko. Nie, nie strzelaj, nie strzelaj. Wystarczy. Chodźmy teraz do naszego prezentu jakby dla was. Matunel, przestań, no. To ukrywaliśmy przed wami jakieś 2-3 tygodnie. Budowaliśmy to naprawdę sporo czasu. A jeszcze, czekaj, bo nie zobaczyliśmy, jak cyrk wybuchł. Zrównaliśmy no, razem z Bedrockiem. A jakbyście się zastanawiali, dlaczego to jest Bedrock, no to Clown to stawiał, nie? Nie, nawet nie wiem skąd. Ale to wszystko było Clowna, nie? My tutaj nic nie robiliśmy z Bedrocka, więc nie wiem, no mega dziwne. No i co? Zrównane z ziemią, nie? Jeszcze tylko tam coś przeżyło, ale to kij. Wszystko jest rozwalone. Chodźmy teraz do naszego czegoś nowego. Talalala. Szybko, szybko, szybko biegniemy. Naprawdę po dłuższym czasie już się oddaliśmy bardzo, ale to bardzo daleko od zniszczonego cyrku. Tutaj nikt nas nie znajdzie. A ukrywaliśmy przed wami naszą nową wioskę! Tak jak mówiłem wam wcześniej, kiedyś miesiąc czy dwa miesiące, że marzę o rodzince, o nowych domkach i własnym i tak dalej. I to się spełniło! Jesteśmy jeszcze w trakcie budowania, aż mi się płakać chce, jak bo to się naprawdę pięknie udało. Nie ma truner? Jeju. Jak tu pięknie, piękna okolica, ale jak zobaczycie no bliżej, to będziecie w szoku, naprawdę. Nie, no zaraz się popłaczę, widzowie. Jak ja się cieszę, no. Jeju, Matruner, dziękuję. Wreszcie będziemy jak normalna rodzinka. Jeszcze Pimpka brakuje i Senheada i będzie tak pięknie. Jej. Nie wiem, co powiedzieć, widzowie. No aż się zjem złote jabłko, bo zgłodniałem. O, dobra, podejdźmy, pokażemy wam połowę, a drugą połowę na kanale u Matrunera. Spójrzcie sami i nazwiemy to prawdopodobnie Lalalandia. Lalalandia, tak będzie się nazywała. Od Lalalala, jak śpiewamy. Lalandia. No, Matuner coś takiego wymyślił, napisał, wiecie, że jak śpiewamy zawsze Lalalalala. No, to będzie Lalandia, Lalalandia. I żeby wejść do niej, będzie trzeba zaśpiewać. Tak, i żeby tutaj wejść do wioski, to będzie pierwszy trzeba zaśpiewać Lalalalala. I wtedy macie dostęp, nie? Dzień dobry, Smajslu, chyba chcesz wejść do mojej wioski Lalandii. Lalalalala. O, dzień dobry, zapraszam. Tak, tak, teraz możemy wejść. Może ktoś z was będzie chciał z nami zamieszkać. Mamy w planach wpuścić jedną osobę, albo może dwie. No zobaczymy, na razie jeszcze nic nie obiecujemy. Jak coś, to będziemy wszystko wam pisać, mówić. No, tak pięknie tutaj. Tutaj domek jeszcze, wiecie, no do dokończenia to wszystko jest. Ale wreszcie mamy swoją wioseczkę, nawet taki. To będzie latarnia morska. Tak, tutaj my... latarnia. Tu mamy wiatraczek sobie. Możemy nim pokręcić, nie? Matruner, wejdź ale tam szybko na górę. To ja to zakręć tutaj Matruner wiatrakiem to wybudował. Dawaj, Matruner, dobra, szybko lecę. Do góry, do góry, podbuduj się. Zakręć tym wiatrakiem, pokaż im, że to działa. Do góry wejdź, do góry wejdź, dawaj. Ale nie, wybuduj dobra, się, na wiatrak stań. Przechyl dobra go swoim dobra ciałem. No daj, daj, dobra, szybko, czekaj, szybko. Bijam. Czekaj, ale z dirta nie, nie chcę z dirta. Spójrzcie, on normalnie nie to ruszy tym wiatrakiem. Nie będziecie w szoku, w szoku, dobra, daj, czekaj, daj, jakby no tu wbić. O, z tyłu dam radę wbić, okay. No weź podbuduj się czy coś. Dobra, okay. Szybciej, szybciej, o, na ten wiatrak skocz. Dobra. A bo ja podejdę, bo ty dobra wolno to i robisz. Na wiatrak masz skoczyć, do góry. No już bijam, już bijam. Dalej cię nie tyłu widzę. Długo to dobra zajmuje tobie. I Matruneri to jest. O jest, no dobra, teraz na końcu wiatraku. Na końcu, na końcówce, dawaj, dawaj, no i idź, idź. No, skacz po tym, zakręć, dawaj, dawaj. Rusz się, rusz się.
Nie leci smak, co jest? Zacięło się zepsute. Co tu się stanęło? Co to jest zmalone? Matruner, napraw to! Narzędzia wyciągaj szybko! Dobra, spokojnie widzowie, to wszystko się naprawi, złota rączka, smajslo, to wiecie, będzie, dajcie mi chwilkę, Bob Budowniczy tutaj zawita do nas, nie? Zaprosimy go, nie? Tutaj mamy dalsze budynki i nawet swój dzwonek, który tak się nazywa? Dzwonek, fonek. Ale tutaj wejdziemy później, pokażemy to już na odcinku u Matrunera, także wbijcie na jego kanał, piszcie sobie na YouTubie Matruner i wyskoczy wam to, zasubskrybujcie jego i mnie, widzimy się już jutro. A co będzie dalej? Co się stanie? To już się zobaczy w poniedziałek. Dziękuję za oglądanie, wbijajcie też na mojego Facebooka, Instagrama, gdzie możecie dodać mnie do znajomych, tutaj na FB wam się wyświetla i Instagram, wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem, a jak nie macie co dalej robić, to zobaczcie cztery ostatnie filmiki, które wyświetlają się na środku ekranu, po prawej stronie, po lewej, u góry, na dole, kliknijcie sobie w jakiś, bo ten odcinek już się kończy, a więc spieszcie, klikajcie za 5, 4, 3, 2, szybko wybieraj jakiś, odcinek się kończy, dawaj, 1, go!